dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie naszych dziennikarzy, suwalskich dziennikarzy na takim krótkim spotkaniu poświęconym wydarzeniom sportowym, które się będą działy w naszym mieście w Suwałkach. A na miastkę tego, co chcemy zrealizować, mogliście się Państwo przekonać już na meczu, który był rozgrywany w sobotę, na meczu Wigier Suwałki. Chciałbym Państwu przedstawić prezesa Stowarzyszenia AMP Futbol Mateusza Widłaka i oczywiście drugi pan prezes Dariusz Mazur, chyba nie muszę tego pana przedstawiać. Chcemy wspólnie w Suwałkach promować i wspierać osoby grające w piłkę nożną, ale nie na dwóch nogach, tylko takie osoby, które straciły jedną kończynę i świetnie grają w piłkę nożną, co możemy przekonać się na własne oczy, obserwując chociażby mecze z udziałem tych osób. I pan Mateusz reprezentuje stowarzyszenie reprezentujące reprezentację Polski. I żeby można było rozwijać ten sport, o którym mało wiemy, osób niepełnosprawnych, futbol to przecież gra kończynami, nogami w piłkę, a tutaj taka ułomność, jakże grać. Mało na ten temat wiemy, ale chcemy przybliżyć właśnie uprawianie futbolu przez te osoby niepełnosprawne. Mało wiemy, ale już coraz więcej dociera do nas informacji, że jest właśnie reprezentacja Polski, że ta reprezentacja Polski chce uczestniczyć w Mistrzostwach Świata w Meksyku, że wymaga ta reprezentacja wsparcia ze strony sponsorów, wsparcia ze strony może naszej federacji również piłkarskiej, ale również tutaj ze strony samorządu. I otrzymałem taki sygnał kilka tygodni temu od prezesa Wigier Suwałki, od pana Dariusza Mazura, że jest problem z finansowaniem, w ogóle z odbywaniem spotkań, organizowaniem tych spotkań i wspieraniem tej reprezentacji polskiej. Nie wahałem się ani moment, tylko skierowałem właśnie swoje zaproszenie tutaj do Suwałk. Chcemy udostępnić dla reprezentacji polskiej w AMP Futbolu, a oczywiście potrzebny jest do tego też taki sponsor, który się tutaj w Suwałkach w ostatnim czasie pojawił w zakresie wsparcia tej reprezentacji. I tyle tytułem wstępu. Teraz chciałbym może przekazać głos panu prezesowi. Ja jestem prezesem Stowarzyszenia AMP Futbol. Stowarzyszenia, które wprowadziło tę dyscyplinę do Polski niecałe 3 lata temu. Mimo że dyscyplina na świecie jest już obecna od 30 lat i bardzo, bardzo dużo krajów w nią gra. Dyscyplina jest rozwinięta, ten rodzaj piłki nożnej. W wielu krajach są całe ligi. Są reprezentacje, turnieje międzynarodowe, klubowe, nawet dochodzi do transferów, to też międzynarodowych, do Ligi Tureckiej. Z Afryki ściągają piłkarzy, tam są transmisje telewizyjne, skróty meczów. No a u nas nikt wcześniej o tym nie słyszał i my właśnie te 3 lata temu zaczęliśmy wprowadzać dyscyplinę do Polski. Szybko też powołaliśmy reprezentację Polski, która od razu zaczęła odnosić dobre wyniki, bo w pierwszym turnieju pokonaliśmy Irlandię, 2 razy pokonaliśmy Niemców i zajęliśmy 2. miejsce. No i teraz ta dyscyplina się bardzo fajnie tutaj w Polsce rozwija. Przybywa nam cały czas zawodników z różnych regionów Polski. W tej chwili powstają już pierwsze kluby. No i teraz w tym roku czekają nas Mistrzostwa Świata w Meksyku na przełomie listopada i grudnia. I jest to dla nas bardzo kosztowny wyjazd, bo bilety do Meksyku są drogie i po prostu zwyczajnie na ten wyjazd, który jest dla nas kluczowy, dla naszej reprezentacji brakowało nam pieniędzy. I szukaliśmy na różne sposoby sponsorów. Ministerstwo Sportu nas trochę wsparło, inni sponsorzy, ale tych pieniędzy cały czas brakowało i tutaj właśnie
Może powiem, że trochę niespodziewanie odezwał się właśnie pan Dariusz Mazur, tutaj z Suwałk, i jego firma Oil Transfer została sponsorem, została partnerem naszej reprezentacji. Dzięki temu wsparciu będziemy mogli jechać na te mistrzostwa i tam powalczyć o jak najlepszy wynik. Też tutaj pan prezydent właśnie zadeklarował wsparcie miasta, dzięki czemu będziemy mogli zorganizować międzynarodowy mecz tutaj w Suwałkach, prawdopodobnie w czerwcu. No i to nam, nie ukrywam, że to trenerzy, zawodnicy bardzo się ucieszyli. Jeszcze zobaczymy, kto będzie przeciwnikiem, ale na pewno to nam pomoże też w doborze tej, w sprawdzeniu zawodników, których, jak mówię, jest coraz więcej, w doborze tej kadry i w tym sportowym rozwoju. Mamy nadzieję, że też przyjdzie dużo, dużo kibiców i będą mogli zobaczyć, jak gramy, bo naprawdę dyscyplina jest bardzo widowiskowa i ciężko sobie wyobrazić, jak to może wyglądać, jak zawodnik bez nogi grający o kulach może biegać, może tą piłkę kopać, a tak jak mówię, jest to bardzo widowiskowe i piłka jest tak jak jest tutaj szybka gra i są mocne strzały i tak dalej. Warto to zobaczyć. To tutaj mamy, najbliżej jest zawodnik Zełku. Też mamy jednego chłopaka z Orzysza, który też u nas gra. No liczę, że po tych naszych występach tutaj jeszcze się pojawią zawodnicy, może z samych Suwałk, może z okolicy, bo na pewno takie osoby, które by mogły, chciały grać w piłkę, tutaj są, bo takich ludzi w Polsce jest bardzo dużo. Też w ramach ciekawostki powiem, że ten chłopak z Ełku, który był w sobotę na stadionie, to jest młody chłopak, ma 17 lat i on trenuje na co dzień właśnie z Mazurem Ełk, ze swoim rocznikiem, normalnie z pełnosprawnymi chłopakami, 3 razy w tygodniu trenuje, także liczę, że to się przełoży na grę w reprezentacji. No i to, tak jak mówiłem, tutaj chcemy w czerwcu rozegrać mecz międzynarodowy. Jeszcze zobaczymy z kim. Przyjedzie tutaj nasza reprezentacja na parę dni, potrenujemy, no i właśnie będziemy grać ten mecz. Ilu zawodników przyjedzie? No tak myślę, że z około parunastu zawodników, 15-20. Jeszcze zobaczymy, jak to zorganizujemy. No i do tego też wiem, że prawdopodobnie będziemy mogli też przed samymi mistrzostwami zrobić zgrupowanie tutaj w Suwałkach, właśnie korzystając z obiektów miejskich. I wtedy byśmy tutaj ściągnęli pewnie właśnie około 20 zawodników plus sztab szkoleniowy. Moglibyśmy potrenować i pewnie trener, jeszcze zobaczymy, pewnie trener po tym zgrupowaniu ogłosiłby tą kadrę ścisłą, która na mistrzostwa pojedzie. No, pomysł, jakby informacja wynikła z tego, iż przeczytałem taką krótką informację na jednym z portali internetowych, że jest taki problem, że ta reprezentacja nie dostała pomocy od Polskiej Federacji Piłkarskiej, czyli Polskiego Związku Piłki Nożnej. I tak sobie pomyślałem, skoro Polskiego Związku Piłki Nożnej nie stać na to, żeby pomóc tak wspaniałym sportowcom, zadzwoniłem do swojego wspólnika i w zasadzie w jednej minucie już wykonałem drugi telefon do pana Mateusza i powiedziałem, że jesteśmy bardzo zainteresowani, aby się spotkać i omówić ewentualnie współpracę. Myślę, że to spotkanie trwało bodajże też następne 5 minut i zdecydowaliśmy, że będziemy wspierali tę reprezentację. Dla naszej firmy jest to, zresztą firmy, która jest tu kojarzona z Suwałkami, także dla Suwałk również jest to, uważam, wielki zaszczyt móc wspierać tak wspaniałych sportowców. Nasza reprezentacja ma 2 lata. Wśród tych drużyn, które powstały w ciągu ostatnich powiedzmy 5 lat, jesteśmy zdecydowanie najlepsi. Wygrywamy wysoko czy z Niemcami, czy z Irlandią, czy z Holandią, z Belgią, też wygraliśmy z Japonią. Także no tutaj nam idzie dobrze. Jest taka światowa czołówka. Do tej czołówki należy Rosja, Turcja, Uzbekistan, który jest mistrzem świata. To jest zaskakujące może. I Brazylia, Anglia. No i do tej światowej czołówki my teraz gdzieś powoli chcemy doskoczyć, bo na przykład z Ukrainą, która gra już od naprawdę praktycznie od początku, która była mistrzem świata parę lat temu, w zeszłym roku zremisowaliśmy już 3-3.
i praktycznie w ostatniej sekundzie nam wydarli zwycięstwo, bo strzelili tą bramkę wyrównującą. Z Francją, która też już gra od dawna, 4-4 też mieliśmy remis. Także liczymy, że z roku na rok jest lepiej, już w tym roku zaczniemy z tymi drużynami wygrywać. Takim naszym przeciwnikiem stałym z tej światowej czołówki jest Anglia, która no jest w piątce, czwórce świata. No i z nimi właśnie ścigamy, dużo z nimi gramy i ostatnio mieliśmy wyniki, przegraliśmy 2-3, później 1-2, ale jest coraz lepiej, liczymy, że doskoczymy do nich. Także no to, tak jak mówię, tutaj na pewno jest zasługa sztabu szkoleniowego, że też mamy fajnych zawodników, wszystko idzie w dobrą stronę i mamy takie tempo wzrostu tej formy sportowej, że liczę, że na tych mistrzostwach właśnie już powalczymy o te jak najlepsze miejsca. Czy jesteśmy lepsi od tej pierwszej reprezentacji, no to nie, ciężko powiedzieć. No tam w rankingu na pewno tak. Mamy swojego Messiego. Tak, jest taki chłopak ze Szczecina, który jest właśnie, bardzo podobnie gra, jest dosyć niski, bardzo szybki, super. No jest naszą taką, powiedzmy, gwiazdą właśnie. Jak byliśmy 2 lata temu na Mistrzostwach Świata, to był najmłodszym piłkarzem tam na Mistrzostwach, najmłodszym strzelcem bramki. No i też to, co on robi, żonglować może cały dzień bez przerwy, to co on robi, jak gra, to jest naprawdę, jest naprawdę fajne. I też strzelił bramkę Argentynie, tam też go klepali po plecach, że Messi, ci Argentyńczycy, także to nie tylko my go tak nazywamy. No ale oprócz tego mamy jakieś tutaj bardziej lokalne. Jednego zawodnika nazywamy ze względu na waleczność Radkiem Kałużnym. Trenerem naszej reprezentacji jest Marek Dragosz. To jest trener, który w zwykłej piłce prowadzi szkolenia na różnych kontynentach. Jest, za granicą jest bardziej znany niż u nas w Polsce, bo właśnie pracuje dużo czy w Afryce, czy w Azji. A u nas trenuje właśnie naszą kadrę. Czyli temat wyczerpany, tak? Czyli zapraszamy na mecz. Może jeszcze koszulkę zaprezentuję tutaj w naszej reprezentacji już z logiem. Sponsora. To pięknie. Nie wiem, czy widać dobrze. W Meksyku będzie można zobaczyć. Tak. Dobrze. Dziękujemy serdecznie.
zajęła 11 miejsce na Mistrzostwach Świata w Kaliningradzie. Teraz mówiliśmy, dzięki wsparciu firmy Oil Transfer będą mogli pojechać na Mistrzostwa Świata do Meksyku. Te odbędą się w listopadzie. To był, proszę Państwa, Rafał Wieńkowski. Rafał Wieńkowski. No i przypomnę, na murawie także Dawid Dobkowski. Już teraz serdecznie Państwa zapraszamy na mecz naszej reprezentacji na tym stadionie. Pan prezes Mateusz Widłak, prezes Stowarzyszenia Ampe Futbol. No, po pierwsze był szczęśliwy, kiedy usłyszał o tej pomocy z Suwał, ale także trochę zaskoczony. Bo proszę Państwa, nasza reprezentacja szukała pomocy w całym kraju. Także w organizacjach, które odpowiadają za futbol. Potrzebne były naprawdę niewielkie środki. Odsek przyszedł właśnie z Suwał. No i pan prezes powiedział później, że jest trochę zaskoczony. Okazuje się, że właśnie tutaj na...